Sometimes it's just like. Sometimes it's just like. Sometimes it's just life. Sometimes it's just life. Etcetera, etcetera. Etcetera, etcetera. Let go of the nonsense. All that you hear. Oh, yes, you know that. Witamy Państwa serdecznie. Dobry wieczór. Warto poświęcić czas, bo przed nami pasjonujący mecz. Ten ciekawie zapowiadający się mecz skomentują dla Państwa Dariusz Szpakowski w towarzystwie Jacka Laskowskiego. Rozgrywki Division Rivals są zawsze pełne niespodzianek. Mamy nadzieję na emocjonujący mecz. Bardzo się cieszę, że niebawem obejrzymy to spotkanie. Myślę, że o tym meczu będzie się jeszcze długo mówiło. Adama, Henderson. Dobrze, teraz wyłuskali piłkę rywalowi. Rashford! No, wyręczył teraz bramkarza znakomicie. Henderson, Marcus Rashford. Czy będzie prowadzenie? Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. Jak sądzisz, Jacku, czy to może być dzień Messiego? Owszem, patrzenie na grę tego zawodnika to czysta przyjemność. On zdaje się zawsze wiedzieć, gdzie za chwilę będzie potrzebna piłka i jak zachowa się przeciwnik. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Teraz Szabi. Przedarł się przez obronę. Ansu Fati. Wilki odbija, ale nadal groźnie. Ładnie przechwycił piłkę. Nie zdołali przeciwnicy przeprowadzić ataku. Dobry odbiór na własnej połowie. Nie ma wątpliwości. Będzie rzut wolny. Marcus Rashford. Teraz Xavi. Luis Suarez. Naciska ekipa Vipers. Bramka coraz bliżej. Zgrywa do tyłu. Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Sané. Rashford. Ale z gorąca, ależ tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobre ustawienie i wyczucie intencji strzelającego, no ale od tego właśnie są... Marcus Rashford! Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w grze. Dobry odbiór, ale piłka wychodzi poza boisko. Roberto Carlos. Ansu Fati. Może teraz ruszyć skrzydłem. Luis Suarez. Guardiola. Griezmann. Strata w ataku. Idzie z piłką do przodu. Skuteczna obrona bramkarza. Piłka nadal w grze. No znakomicie to wybronił. Gdyby nie ta interwencja, teraz by przegrywali. Świetnie teraz dostrzegł partnera. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Obrońca dobrze odczytał zamiary przeciwnika. Bramka wisi w powietrzu, ale w tej sytuacji to golkiper był górą. Zobaczymy jak... Udało mu się minąć obrońców. Griezmann! Jest piłka w siatce. Griezmann, ten pierwszy gol, powinien ich uskrzydlić. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obrony. Docenimy też klasę strzelca. Musiał uniemożliwić naciskającemu obrońcy wybicie piłki, a potem oddać skuteczny strzał. Brawo! Emre Can.
Teraz Sané z piłką. Havertz. Marcus Rashford. Blisko pole karne. Dobra interwencja bramkarza. To był mocny, trudny strzał. Gdyby to wpuścił, nikt nie miałby do niego pretensji. Tak, pokazał, że partnerzy z zespołu mogą na niego liczyć. Sané! Broni bramkarza, ale piłka wciąż na boisku. Okazja, ale przejmuje piłkę w polu karnym. Powinien tu być remis, ale ta kapitalna interwencja bramkarza sprawiła, że wciąż trzeba gonić wynik. Muszą dalej próbować. Kolejnym razem rywale mogą nie mieć już tyle szczęścia. Ma dużo miejsca na skrzydle. Wycofują piłkę. Dobre podanie. Wielki broni, ale to jeszcze nie koniec. Spalony! Szkoda tej szansy. Adama. Havertz. Emre Can. Robi się niebezpiecznie. Marcus Rashford. Złe podanie Messiego. Strata. Marcus Rashford. Ach! Nie trafił! Niedużo teraz zabrakło. Tak, chciał pokonać bramkarza technicznym strzałem, zmieścić piłkę tuż przy słupku, ale minimalnie się przeliczył. Ansu Fati. Sędzia nie przerywa. Ależ teraz znakomicie jest szansa na gola. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. Sprytnie zbił obrońcę i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. Ależ teraz luka na skrzydło. Przejął piłkę we własnym. Może tym strzałem zmniejszą rozmiary porażki. I bramkarz oddala zagrożenie. Piłka opuściła boisko i będzie rzut rożny. Dośrodkowanie z rogu w pole karne. Aj, słabe wybicie obrońcy. Wciąż jest zagrożenie. Ma trochę miejsca na skrzydle. Minął obrońców. Biegnie na bramkę. Tak, to jest bramka, proszę Państwa. Niesamowite emocje na trybunach. Widać tutaj jak na dłoni, ile może dać skuteczna gra z kontratakiem. Defensywnie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy, zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. Luis Suarez dziś jest tu królem. Rządzi niepodzielnie. Doskonały występ w jego wykonaniu. To prawda, gra dzisiaj bardzo ofensywnie. Często nęka bramkarza rywali, co widzimy właśnie dzięki realizatorowi na ekranach. Strzelał, strzelał, no i strzelił. Jak tak. I zaczęli. Po przerwie emocje będą jeszcze większe, a prowadzący zespół Vipers wcale nie może być pewny swojej przewagi. Sané. Nikt teraz nie przeszkadza. Wykłada piłkę koledze. Prawidłowa reakcja, oddalił niebezpieczeństwo.
Niewykorzystane sytuacje się mszczą. Zobaczymy, czy nie zrobi się zaraz groźnie pod drugą bramką. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Prostopadłe podanie. Będzie groźnie. Ładna okazja. Jest! Messi, Messi, Messi! Kto jak kto, ale on potrafi strzelać. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Sprytnie zwiódł obrońcę i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe kończenie. Bramkarz bez szans. Ładnie się przedarł, co z tego wyniknie. Dobrze się znalazł bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia. Trybuny zamilkły, bo to pokaz dominacji drużyny gości. Rzeczywiście, doping prawie ustał. Kibice nie wierzą w to, co widzą. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Zablokowany strzał. Piłka opuściła plac gry blisko narożnika boiska, ale przekroczyła linię boczną, a nie końcową. Będzie więc wrzut z autu. Luis Suarez. Suarez musi to trafić. I jest bramka. Spin up.